Boże, amerykański YouTube jest taki głupi. Spędziłem 100 dni na hardcore. Co to za gówno? Ile? Okej, zatem witam was w kolejnym odcinku. Dziś gram 100 dni na hardcore w Minecraft. Trudne wyzwanie, nie powiem, ale pewnie wiecie, że jestem znany jako bóg Minecrafta albo gracz nad graczami. Tak o mnie mówią na serwerach. No więc chyba dam radę. O kur... Okej, teraz już stworzyłem nowy świat. No i co? I pora zacząć grę. Mamy dzień pierwszy. No dobra, no to skoro zbudowałem już jakiś marny domek z kilkoma przedmiotami, to przydałoby się trochę pokopać. Nawet jak spotkam w sumie creepera, to nic mi to nie zrobi, bo jestem dobrym graczem. No spokojnie, to tylko kurczak, a ten krzyk to moja siostra, co mi przy kompie siedzi. idź stąd, no. Urany, czy to mały, słodki piesak? Czemu szczeka? O kur... No, co do... Okej, chyba go zgubiłem. Nie gram w to! Dobra, słuchajcie, mamy dzień piąty, czy tam szósty, piąty. Już mam mały domek, jest dobrze, nawet nie byłem blisko śmierci. Ta zmieniona tekstura serduszek to jakiś bóg w grze, nie zwracajcie uwagi. No i co, chyba najwyższy czas pokopać wreszcie, tak? Kur... Widzowie, mamy dzień dziesiąty, dopiero wyszedłem z kopalni. No i co, i udało mi się wykopać 12 diamentów. No i dużo innych surowców, takie jak na przykład 300 kinederytu. Trochę mało, wiem, ale to w sumie jedyne, co mi zostało po zbudowaniu mojej wielkiej willi. Może lekko skromnej, ale myślę, że 100 dni na hardkorze w niej dam radę przeżyć. Okej, dzień 35. Patrzę na zachód słońca. Może dużo się nie zmieniło, ale walczyłem z mobami, kopałem. Potem też kopałem. Zdobyłem swojego pierwszego przyjaciela. Kurwa, ale stypa. Pomieszałem Arnolda. O rany! Widzowie, patrzcie, ile tu jest creeperów! Rany, zginiemy! Widzowie, przeżyliśmy mniej pół serca! Niestety Tofik nie przeżył tego wydarzenia i w życiu nie miałem przyjaciela przez tak długi czas. W sumie w ogóle nie miałem. Dzień 50. Tego dnia postanowiłem, że wezmę wszystkie moje itemy na przygodę, a dokładnie walkę ze smokiem. Dzień 60. Pokonałem smoka. Całość możecie zobaczyć na moim OnlyFans za jedyne 99 zł. Dzień 70. Oglądam napisy. Rozpoczyna się dzień 99. Zbudowałem już wszystko, co tylko mogłem. Nie ma opcji, żebym grał w to dalej. Musiałbym spotkać Yeti, żeby mnie przekonał, czy coś. Zarobisz więcej hajsu. Okej. Widzowie, mamy dzień 169. Pokonałem Widera trzeciego i zbudowałem całą willę w Endzie. Nie ma opcji, że zrobię coś jeszcze. Dzień 420, proszę państwa, spotkałem Boga, który dał mi ultra super moc latania. Też Game Mode 1. Tak. Dzień... Co to za kurwa liczba? Odblokowałem portal do świata oświecenia, iluminatów. A tam spotkałem Obamę, Trumpa i Joe Bidona, jak grali w Fortnite. Dobra, znudziło mi się. O ja! Ile wyświetleń! Bardzo przyjemny wynik. Wreszcie skończyłem nagrywać, to mogę znów oglądać YouTube'a. Chwila, co to jest? Ile?